Witam, ja jestem też Tomasz, a w tym filmie chciałem Wam przedstawić sposób czyszczenia chłodzenia w Asusie F5SL. W tym modelu jest to dosyć banalne, szybkie i przyjemne, nie to jak w innych, co sami wiecie. Tutaj wystarczy tylko dostać się do tej klapki serwisowej, odkręcić kilka śrubek i już dostajemy się do najważniejszych podzespołów. I oczywiście do wiatraka i całego systemu chłodzenia tego laptopa. Jak za chwilę podniosę klapkę serwisową, zobaczycie, o co chodzi. Tutaj już mamy dostęp do najważniejszych elementów. Oczywiście mamy odkręcany wentylator, gdzie między nim a radiatorem zbiera się oczywiście kurz. Tu mamy pamięć RAM, procesor, kartę graficzną, dostęp jeszcze do karty Wi-Fi, a nas interesuje oczywiście tylko i wyłącznie w tym momencie wentylator. Jest on przykręcony dwoma śrubami, więc szybciutko się do niego dostaniemy. Jeszcze wystarczy odczepić kabel zasilający i już będziemy mieli elegancki dostęp do wyczyszczenia chłodzenia. Oczywiście też powinienem zmienić pastę, ale wtedy byłem na, powiedzmy, gościnnych występach i niestety poza śrubokrętem nie posiadałem nic więcej, więc najważniejsze jest wyczyścić laptopa, żeby się nie przegrzewał. Jeśli nie zdejmujemy całego systemu chłodzenia, to nie zawsze jest konieczne dawanie nowej pasty. Wiadomo, że byłoby lepiej, gdyby była, ale no, nie zawsze jest taka możliwość. Jak widzimy, tutaj jest sporo kurzu, ale już zostało to wyczyszczone. Dwie śrubki przykręcić należy i w zasadzie tyle. I cieszyć się już ciszej chodzącym i nie przygrzewającym się laptopem. Dzięki.